Właśnie o tej transformacji ustrojowej. I bardzo dobrze popieram, pan dobrze tu mówił, tylko czy pan mógł z imienia nazwiska chociaż powiedzieć, kto stał za tym, żeby my nie staliśmy się potęgą ekonomiczną, no i potęgą przy tym również militarną, nie? Problem jest dokładnie taki sam jak dzisiaj. Proszę? Problem jest dokładnie taki sam jak dzisiaj. Nie, nie, proszę pana, nie w nazwiskach, tylko w tym, że oni się boją rządzić. Mają władzę formalnie, a boją się rządzić. No, dlaczego się boją? Minister finansów. Znaczy, momencik, bo tutaj odpowiem krótko na to pytanie i pan cierpliwie bardzo czeka i też chciałbym usłyszeć to pytanie. Dlaczego się boją? Mogę pani zacytować jednego przedstawiciela Dobrej Zmiany. Wolałabym swoim słowem. To jest bardzo dobry cytat. O tym mogę powiedzieć coś więcej. To jest człowiek, którego znałem na innych, w innych relacjach. Zresztą wśród warszawskich VIP-ów, jak to się mówi w Stanach Zjednoczonych, wszyscy lubią szybko przechodzić na ty. Co mi się bardzo nie podoba, bo nie widzę powodu. No ale takie mają zwyczaje. I mówi do mnie ten wysoki urzędnik. Jacek, bo ja dla ojczyzny zrobię wszystko. Wszystko dla Polski. Ja jestem prawdziwym patriotą. Zrobię wszystko, żeby było dobrze. Chyba, że zagrożą mojej rodzinie. Wtedy zrobię wszystko. Zrobię wszystko, co każą. Kto zagraża? To nie ma znaczenia. Każda ambasada. To ma ogromne znaczenie. Żadnego. Bo to jest, niech pani spojrzy na to z perspektywy jakiejkolwiek ambasady. Taki polski patriota, co zrobi wszystko dla Polski, chyba że mu pokażą zdjęcie córki, która ze szkoły wychodzi. A córeczka taka uśmiechnięta wczoraj była. A tak a propos, to ta ustawa to nie przejdzie, prawda? Bo żona widziałem, że taka wesoła jest, że ale pan ma dobrą pensję. Ale ktoś te zdjęcie pan mówi, tak pokazuje. I to się dzieje na gminie. Polacy już zaczynają widzieć, kto tym szantażem... Tylko nawet, wie pani, to nawet to jest na innym poziomie. Nawet nie trzeba grozić. To są pewne rzeczy dorozumiane. Dobrze, ale chodzi mi o to, kto szantażuje, tak? Znaczy, może tak. Wpływa na które, polską politykę. Które ambasady w Polsce mają wpływ na wewnętrzną politykę? Wszystkie, które chcą, oprócz Federacji Rosyjskiej. A głównie która? Amerykańska oczywiście. Ale niemieckiej też słuchają bardzo chętnie. Tak pan sądzi, że amerykańska? Tak sądzę.